Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest pan Kamil Cisowski, dyrektor analiz i doradztwa inwestycyjnego domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o ważnych sprawach związanych z rynkami finansowymi, ale nie tylko z rynkami finansowymi, bo w ogóle związanymi z gospodarką. Rynki czekają na jakiś impuls, na wskazanie jakiegoś kierunku, w którym mają zmierzać. Pytanie, co może być tym impulsem? Jak pan sądzi, jak rynki przyjęły wybór nowego szefa, czy nowej szefowej Komisji Europejskiej? Czyli jak rynki przyjęły wybór Ursuli von der Leyen na stanowisko komisarza, na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej? Czy był jakiś reakcja? Reakcja pewna była u nas niestety obserwowana negatywna, dlatego że bardzo dużo miejsca w swoich pierwszych wypowiedziach nowa szefowa Komisji Europejskiej poświęca kwestiom klimatycznym. Dla nas jest to oczywiście niekorzystne z powodu problemu związanego z cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które notują historyczne szczyty po tym wyborze. No, sprawia to w praktyce oczywiście, że polskie spółki energetyczne będą miały wyższe koszty, co przełożyło się wczoraj na silne spadki. WIG Energia spadło około 3%, a najsłabsze spółki taniały nawet o około 5%. To jest jakby reakcja krótkoterminowa. Z perspektywy rynków globalnych myślę, że jeszcze nie do końca wiadomo, czego się należy spodziewać. Fundamentalną kwestią w przyszłych miesiącach będzie to, w jaki sposób nowa szefowa komisji poradzi sobie z negocjacjami handlowymi ze Stanami Zjednoczonymi. Z uwagi na to, że strona amerykańska wiedziała, że w Europie zbliżają się wybory, w jakiś tam sposób te kwestie handlowe zostały zawieszone po to, żeby nie rozpoczynać negocjacji z Jean-Claude'em Junckerem, a później kontynuować je z jego następcą, o którym nie było wiadomo, kto nim będzie. Sprawa wydaje mi się, że teraz po prostu powróci, tym bardziej, że zbliżają się też wybory w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump może chcieć otworzyć kolejny front negocjacji handlowych w sytuacji, w której no, wydaje się, że z Chinami doszło do jakiegoś impasu. No i tu jest wielkie pytanie, czy na przykład narodowość nowej szefowej komisji ma znaczenie, dlatego że w Europie rysuje się w tej chwili dwa obozy. Na czele jednego stoi Francja, która dość agresywnie chce opodatkować duże spółki amerykańskie, które nie płacą w Europie podatków. Jest to temat, który wraca tak naprawdę od lat. Mamy z nim do czynienia w Polsce. Premier Morawiecki też wspominał o tak zwanym podatku cyfrowym. Coś w rodzaju jego odpowiednika właśnie wchodzi w życie we Francji. Oczywiście wywołuje to negatywne reakcje ze strony amerykańskiej, dlatego że Stany Zjednoczone bardzo dbają o te wielkie korporacje technologiczne i ich interesy. Z drugiej strony są Niemcy, którzy mają najwięcej do stracenia w przypadku wojny handlowej, dlatego że prezydent Trump już zapowiadał, że jego pierwszym krokiem, jego pierwszym atakiem byłoby wprowadzenie ceł na niemieckie samochody, które zawsze wysuwają się na pierwsze miejsce, kiedy w ogóle ten temat jest poruszany. Wiadomo, że oczywiście gospodarka niemiecka bazuje na eksporcie, jest wielkim beneficjentem całego układu, w którym dzięki temu, że posiada wspólną walutę z resztą Europy, ten eksport jest po prostu bardzo konkurencyjny. Ze strony francuskiej, ze strony wielu państw unijnych wygląda to trochę inaczej. Czy rzeczywiście możemy mieć teraz do czynienia już po wyborze z otwarciem nowej tury negocjacji z Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, ale na razie na rynku walutowym reakcji nie było zbyt dużych, nie była widoczna ani reakcja raczej na euro, ani na dolarze. Ja raczej myślę, że powiedziałem tak, kwestie związane z komisarzem europejskim bardziej dotyczą rynku akcji. Jeżeli chodzi o rynek walutowy, fundamentalne jest to, kto jest po prostu prezesem Europejskiego Banku Centralnego. No i reakcję na kandydaturę Christine Lagarde widzieliśmy. Ona była generalnie taka, że euro zaczęło się osłabiać. Ona jest widziana jako osoba, która posiada pewne powiązania polityczne. Rynek spodziewa się, że będzie mniej niezależna niż Mario Draghi, że będzie po prostu chętna, żeby w agresywny sposób luzować politykę monetarną w Europie, szczególnie w obecnym otoczeniu, gdzie wiadomo, że wzrost gospodarczy na kontynencie, a szczególnie w strefie euro, po prostu spowalnia.
No właśnie, czyli jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bo zobaczymy, jak te sprawy się potoczą. Mamy zarówno zmiany na najwyższych stanowiskach, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, jak i o Europejski Bank Centralny. Wczoraj pojawiły się bardzo ciekawe dane ze Stanów Zjednoczonych dotyczące sprzedaży detalicznej. One były lepsze od oczekiwań. Co w związku z tym, z polityką Fedu? Wiadomo, że rynek spodziewa się obniżek stóp procentowych. Czy te dane, dobre dane o sprzedaży detaliczną mogą w jakiś sposób zmienić perspektywę rynku albo nastawienie Fedu? Czy dane są oczywiście pozytywne? Ta różnica między konsensusem opinii a rzeczywistą publikacją była dość wyraźna. Co sugeruje i potwierdza taką tezę, którą rynki cały czas żyją, że spowolnienie, które widzieliśmy, mogło być tymczasowe i że być może w drugiej połowie roku sytuacja gospodarcza na świecie zacznie się poprawiać z wielu przyczyn. No, jako jedną wymienia się na przykład stymulus fiskalny w Chinach. No i oczywiście kwestie związane ze stopami procentowymi. Jakiś czas temu Jerome Powell, czyli prezes Fed, udzielił wywiadu, w którym dość jasno stwierdził, a właściwie nie wywiadu, tylko to było przesłuchanie przed Komisją Finansów w Kongresie, że wcześniejsze bardzo dobre dane z rynku pracy za czerwiec nie zmienią jego determinacji, żeby luzować politykę monetarną w lipcu. To zostało odebrane jako całkowite przesądzenie tego, że w lipcu będziemy mieli pierwszą obniżkę stóp i rozpocznie się cykl prawdopodobnie. Rynek widzi nawet szansę 50 punktów bazowych obniżki, czyli takiego podwójnego ruchu. No ja nie do końca rozumiem, z czego to wynika. Wydaje mi się, że jest to bardzo mało prawdopodobne. No ale dalsze pytania są takie, co Jerome Powell i co Komitet Otwarty Fed planuje na resztę roku. Mówi się o trzech obniżkach do końca roku. No, byłoby to już jakieś luzowanie polityki pieniężnej, które miałoby realny wpływ na dane o wzroście gospodarczym w ciągu przyszłego roku. Ta prędkość transmisji, mechanizm transmisji tego na sferę realną gospodarki to są 3-4 kwartały. No, czyli te dane właściwie pokazują, że kondycja gospodarki amerykańskiej nie jest w złej sytuacji, kondycja jest dobra i w związku z tym te podwyżki, patrząc tak z punktu widzenia rynkowego, nie są konieczne. Natomiast rynek oczekuje jednak czego innego. Myślę, że tu bardziej trzeba patrzeć na trendy, dlatego że jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie wzrost gospodarczy, który w pierwszym kwartale wyniósł w Stanach 3%, w drugim może wynieść w okolicach 1,5%. Na to taka wstępna analiza danych za wszystkie 3 miesiące wskazuje. Czyli mówimy na poziomie medialnym o dwukrotnym spowolnieniu dynamiki PKB w Stanach. Proszę zwrócić uwagę, jak prezydent Trump wykorzystywał to, że wzrost gospodarczy w Chinach spadł o zaledwie 0,2 punkta procentowego. Przecież ta dynamika wynosiła w poprzednim kwartale 6,4, teraz 6,2. No, za chwilę możemy zobaczyć po kolejnych danych sytuację, w której wszyscy zaczną mówić, że jest straszny problem, bo obserwujemy w USA wielkie spowolnienie. Tak, a to jest tylko pewne obniżenie dynamiki. Tak? To jest związane po prostu ze zmiennością tych danych. No, w odróżnieniu od Chińczyków, Amerykanie raczej swoich nie fałszują, więc raz mogą być wyższe, raz niższe, plus oni mają trochę inny sposób liczenia tej dynamiki, bo nie liczą jak w większości krajów w ujęciu rocznym, tylko w ujęciu kwartał do kwartału, a następnie zanualizowanym. Dlatego ten wzrost gospodarczy w Stanach waha się bardziej niż na przykład w Europie. Właśnie, ale czy ta decyzja długo oczekiwana o obniżkach stóp może być tym impulsem, na który czekają rynki? Ciągle mówi się o tym, ale w dalszym ciągu tych obniżek nie ma. Mnie się wydaje, że ta obniżka już jest zdyskontowana. Została zdyskontowana tak naprawdę i to z nawiązką w czerwcu, kiedy po korekcie majowej na głównych amerykańskich indeksach wróciliśmy do punktu wyjścia po to, żeby wyznaczyć w tym momencie nowe szczyty. Przecież S&P 500 w tym tygodniu jest na poziomach powyżej 3000 punktów po raz pierwszy w historii. Także prawdopodobnie potrzeba byłoby czegoś więcej, żeby to posiedzenie Fed z końcówki lipca, bo ono jest 29 lipca, z tego co pamiętam, dało kolejny impuls rynkom. Wydaje się, że rynek wycenił to i teraz czeka na to, co wydarzy się na jakimś innym froncie, czy to będą negocjacje amerykańsko-chińskie, czy to będą na przykład wyniki spółek, no bo rozpoczął się sezon wynikowy. No właśnie, bo jesteśmy w trakcie sezonu publikacji spółek, publikacji wyników przez amerykańskie spółki.
Wczoraj dane opublikowały duże banki. Co z tych danych wynika? Co możemy na ich podstawie powiedzieć? No, przedwczoraj sezon otworzył Citigroup. Wczoraj widzieliśmy wyniki Goldman Sachs, JP Morgan i Wells Fargo. W dwóch przypadkach na trzy, jeżeli chodzi o te wczorajsze wyniki, one były dobre albo bardzo dobre. Na poziomie zysków widzieliśmy duże rozbieżności z oczekiwaniami. Często się mówi o tym, że oczekiwania wynikowe analityków nie są prawdziwymi oczekiwaniami, bo one są sztucznie zaniżane, żeby promować je potem i mówić o tym, że jest sukces. Natomiast jeżeli rozbieżność w przypadku Goldman Sachs była na poziomie 19 punktów procentowych, to jest to naprawdę dobra dana. I widać było to po reakcjach, dlatego że i Goldman Sachs, i JP Morgan rosły bardzo wyraźnie. Ponad procent zyskały oba banki wczoraj, chociaż JP Morgan zaczynał pod kreską. Trzeci bank, czyli Wells Fargo, on ma dość duże problemy z regulatorem od 2016 roku. Zaskoczył negatywnie stroną kosztową, jego akcje spadły o 3%. Ale bilans z perspektywy szerokiego rynku był mieszany, dlatego że zamknęło się Wall Street na minusach, nawet jeśli niewielkich, to widać, że to nie jest typowe zachowanie, kiedy widzieliśmy wybicie nowych szczytów, że rynek jest nad ważnym poziomem technicznym, a jednak się waha, co robić dalej. No właśnie, może takim impulsem, czy oczekiwaniem na ten impuls są tweety prezydenta Donalda Trumpa, których jest dosyć dużo ostatnio, związane są one przede wszystkim z Chinami. W pewnym momencie mówiło się o jakimś przełomie, jeżeli chodzi o negocjacje amerykańsko-chińskie. Teraz znowu mamy raczej do czynienia z impasem, nawet chyba z lekkim przechyłem w stronę pewnego zaostrzenia tonu. Czy tutaj, jak pan sądzi, rynki czekają na jakieś przesilenie, jeżeli chodzi o te negocjacje, o te rozmowy w sprawie CEU? Myślę, że powszechna opinia jest taka, że do ewentualnego przełomu pozytywnego dojdzie bliżej wyborów. Że to jest sukces, który prezydent Trump chce ogłosić i na jego fali doprowadzić do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych republikanów. Natomiast druga rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, jest taka, że jego wiarygodność jest niska. On jest nadaktywny po prostu na Twitterze. Minął już nawet rok od czasów, kiedy informował, że porozumienie jest o krok. Wszyscy się go spodziewali. Później z przecieków było wiadomo, że obie grupy negocjatorów już się dogadały i on po prostu tego porozumienia nie podpisał. W tym momencie przechodził duże wahania nastrojów, najpierw Chinom groził, kiedy okazało się, że tak naprawdę tę próbę nerwów przegrał, bo Chiny wystawiły własne żądania przed szczytem G20 w Osace, żeby w ogóle usiąść z powrotem do stołu negocjacyjnego. Na chwilę było ciszej, teraz znowu próbuje informować świat, że Stany Zjednoczone tę wojnę wygrywają handlową, co myślę, że ewidentnie nie jest prawdą i że rozwój sytuacji w ostatnim czasie jest raczej dla niego niekorzystny. Oczywiście gospodarka chińska prawdopodobnie cierpi bardziej na cłach, które zostały wprowadzone na tym etapie, natomiast na pewno nie udało mu się zmusić Chin do tego, żeby zrezygnowały z pewnych fundamentalnych rzeczy. Czyli tutaj właściwie mamy do czynienia z pewnym stanem zawieszenia, jeżeli chodzi o relacje chińsko-amerykańskie. Tak, i to negatywnym stanem zawieszenia, bo przecież cła na 250 miliardów dolarów rocznego importu są utrzymane, więc gospodarka światowa po prostu na tym pasie traci, a w międzyczasie można mieć wrażenie, że niewiele się dzieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za wizytę w studio. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Kamil Cisowski, dyrektor analiz i doradztwa inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion. Do widzenia.